Poglądy i osądy. W naszym studiu Wioletta Szczepkowska, dyrektor zespołu szkół budowanych imienia Jana Pawła II w Opolu. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Szkoła otrzymała nie tak dawno wyróżnienie, bardzo ciekawe wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły. Co oznacza dla szkoły nagroda w tym właśnie konkursie? Szkoła otrzymując takie wyróżnienie e, otrzymuje jednocześnie wysoki prestiż zawodowy, ponieważ jesteśmy jedyną szkołą w województwie opolskim, a tylko 13 szkół też w całej Polsce otrzymało takie wyróżnienie i dlatego tym bardziej jesteśmy dumni e, ze względu na to, że tutaj wzięto pod uwagę nie tylko samą szkołę e, jako realizację zawodowe, ale szeroką współpracę z pracodawcami. Przedstawiliśmy tutaj w jaki sposób i przez jaki czas współpracujemy z pracodawcami i wszystkimi i w szczególności mogliśmy przedstawić trzech pracodawców i do, do tego naszego wyróżnienia przyczynili się przede wszystkim pracodawcy Multiservice, firma Skrapkowic, firma Kafril współpracująca z nami z Niemiec, z niemieckiej Saksonii i dodatkowo jeszcze firma, zakład ogólnobudowlany Paweł Półtorak. Pokazaliśmy tutaj, że nasi uczniowie mogą skorzystać na takiej współpracy i pracodawca też może skorzystać y, pracując razem z szkołą. A jak wygląda właśnie ta współpraca między pracodawcami a uczniami? Y Nasi uczniowie. Nie jest tak właśnie, że, że uczniowie parzą kawę, bo to, to tak pamiętam, na praktykach różnie jest, że oni tylko patrzą, nic nie mogą zrobić, dotknąć, tylko zrobić kawę ewentualnie szefowi. No to chyba inaczej wygląda dzisiaj. Myślę, że dzisiaj całkowicie inaczej. Każdy z nich naprawdę musi bardzo już zacząć współpracować z pracodawcą od klasy pierwszej po to, żeby po klasie trzeciej być świetnym absolwentem i pracodawca chciał go przyjąć do siebie. I tak muszę powiedzieć, że na przykładzie tych trzech firm każda inaczej pracuje. Na przykład firma multi serwis nie tylko doposaża uczniów i wyposaża na kształceniu praktycznym, ale dofinansowuje im tak samo dojazdy, śniadania, które tam mają bardzo obfite firmy, w firmie. Pokazuje to kształcenie zawodowe, bo tam jest monter izolacji przemysłowej, więc mają wielkie hale, pokazują cięcie, gięcie gór, takich rur a w trzeciej klasie uczniowie muszą, mogą już właściwie iść na budowę i zobaczyć w rzeczywistych warunkach pracy i pokazać się z jak najlepszej strony. Dodatkowo oferuje firma w czasie wolnym i w ramach integracji dofinansowanie do różnego rodzaju wyjazdów, spotkań, wyjść do kina, teatru. Także oferta tutaj jest bardzo dobra dla uczniów, a co najciekawsze, no to oferują też bardzo wysokie stypendia, jak na nasze czasy, takie nie tylko to jest. Kształcenie ogólne, ale przede wszystkim zawodowe i językowe, i sięgają one nawet do 600 zł. Zatem firma... uczniowie jeszcze mogą coś zarobić na ten. Mogą jeszcze zarobić, naprawdę. I w momencie, kiedy oni kończą tą trzecią klasę, a mamy już uroczysty, mieliśmy podpisanie umowy. Naszego ucznia razem z firmą. Uczeń jest bardzo zadowolony, kontynuuje naukę u nas dalej, dalej w liceum dla dorosłych. Dzięki temu będzie może kiedyś brygadzistą jeszcze w firmie, a jak skończy studia, no to wiadomo, że może zająć wysokie stanowisko, bo zna firmę od podstaw, a tacy pracownicy są bardzo cenieni na, na rynku pracy dzisiejszym. A jak wygląda to dostosowanie kierunków kształcenia do obecnego rynku pracy? Zgłasza się na przykład Urząd Pracy z informacją, że potrzebni są tacy, a tacy specjaliści, i do tego się dostosowuje stosowuje to wszystko. Ja muszę powiedzieć, że my akurat mamy bardzo. Y Dobre I dobre zawody, które potrzebne są zawsze na rynku pracy, i w tej chwili są poszukiwani wszyscy pracodawcy, bo jesteśmy zespołem szkół budowlanych i tak w kształceniu, w szkole branżowej mamy murarza, tynkarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji sanitarnych, czy stolarz, czy wszystkie inne zawody, które są zawodami usługowymi, potrzebnymi niezmiernie w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach. Dank uh... I te zawody właściwie same się bronią, pokazując, że każdy jeden absolwent naszej branżowej szkoły jest zatrudniony albo u swoich pracodawców, albo po prostu u ich konkurencji, bo oni są naprawdę świetnie wyszkoleni. Jeżeli chodzi o technikum, no to też uważam, że oferta nasza jest wyjątkowa, ze względu na to, że mamy technikę aranżacji wnętrz, jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, a jesteśmy jedyną szkołą kształcącą w tym zawodzie w całej Polsce zresztą. Więc uczniowie y, po ukończeniu y, naszej szkoły mają możliwość czy pójścia na studia i dalej y, kontynuacji tego zawodu, czy też otworzenia sobie biur projektowych i pomocy y, dla, in, dla innych ludzi, bo każdy dzisiaj chce żyć w pięknych, wyposażonych, cudownie i funkcjonalnych mieszkaniach. Jeżeli chodzi o technikę renowacji elementów architektury, to też jesteśmy jedyną szkołą w województwie opolskim, która prowadzi takie kształcenie. I to y, Wraca też ta miłość do piękna otoczenia. Tutaj uczniowie mogą i renow przeprowadzać renowacje starych budynków, oczyszczać je. Złocenia y, jakieś nakładać w kościołach czy katedrach, i widzimy teraz na przykład brak pracowników w naszej tutaj katedrze opolskiej, że faktycznie tych specjalistów jest potrzeba. I, ja, i teraz na przykład dobijają się do nas też firmy y, ze strony już Niemiec, chcące pozyskać jak najwięcej pracowników właśnie w tym zawodzie, bo widzą, że ludzie już skończyły się czasy, kiedy. Y, Zakładało się takie styropianowe wzorki na ścianach, i one trzymały się przez niewielki okres czasu. Dzisiaj każdy chce naprawdę żyć w pięknym otoczeniu. Technik budownictwa, jak najbardziej poszukiwany zawód na dzisiejszym rynku pracy. To przecież rozwój całej inf infrastruktury, czy to y, takiej mieszkaniowej, czy przemysłowej, to te osoby też są poszukiwane na rynku pracy, czy na stanowisku brygadzisty, menadżera. Takiego majstra, czy też potem idą na studia inżynierowie, magistrowie. Każdy z nich, jakby dzisiaj, yy, mając bardzo dobre podstawy i wykształcenie, a tego się nauczył u nas w szkole, może naprawdę znaleźć sobie dobrą pracę technik architektury krajobrazu. Osoba, która świetnie potrafi zaaranżować e, przestrzeń taką czy publiczną, czy miejską, czy przed jakimiś budynkami, czy nawet przed domami, nawet to te osoby też sobie poradzą w każdej sytuacji. A ostatnio o, ucz o uczniach pani szkoły zrobiło się głośno ze względu na to, że pomagają w remoncie oddziału dermatologii Szpitala Wojewódzkiego. Jak to się stało, że uczniowie tam trafili? Muszę powiedzieć, że nasi uczniowie bardzo są otwarci na pomoc innym. Pierwszą rzeczą, którą zaczęliśmy robić, zanim doszliśmy właściwie do tego naszego szpitala dermatologicznego, to była pomoc dla ucznia naszej szkoły, już w tej chwili absolwenta, trzy lata temu. Pomagaliśmy mu remontować mieszkanie socjalne, które dostał w ramach takiej adaptacji, ponieważ był w domu dziecka bardzo długo i dzięki temu mógł dostać. Ale w związku z tym, że faktycznie to mieszkanie było w tragicznym i opłakanym stanie no i kiedy pokazał nam te zdjęcia no to nagle okazało się że zarówno i nauczyciele jak i uczniowie chcą pomóc swojemu koledze Jeździli tam wiele tygodni, pomagali. Mam nadzieję, że dzisiaj e, mieszka on sobie w dobrych warunkach. Natomiast potem, kolejnym właśnie takim etapem, była pomoc w szpitalu e, na oddziale dermatologii onkologicznej u nas właśnie, w tym na ulicy Katowickiej, Szpitalu Wojewódzkim. I tam, kiedy, kiedy zobaczyliśmy, e, jak bardzo potrzebna jest pomoc w odmalowaniu sal w zeszłym roku, to przeprowadziliśmy taki pierwszy etap. E, Odremontowywania i odświeżania tych pomieszczeń szpitalnych w porozumieniu oczywiście z naszymi pracodawcami, bo my tylko możemy w okresie zimowym pomagać jako szkoła, wspólnie z pracodawcą, który może w tym czasie oddelegować młodzież na praktyki i takie zajęcia praktyczne, ze względu na to, że w okresie zimowym no jest to mniejszy, mniejsze zapotrzebowanie pracowników na różnego rodzaju pracę. No i w zeszłym roku część wyremontowaliśmy pomieszczeń, w tym roku też część została wyremontowana. Także łącznie jest 15 sal e, oddanych do użytku, z których cieszą się nie tylko e, sami pacjenci, ale myślę, że i e, personel szpitala. E, pani e, o, siostra oddziałowa to, to po prostu czekała codziennie się na uczniów, naszych razem z instruktorem. E, czekali z herbatką, z kanapeczkami, z takim programem startowym, e, ale na, w ale i nasi uczniowie też odwdzięczali się, ponieważ pięknie pracowali, pracowali nie przeszkadzając ani pacjentom, ani właśnie personelowi, czy lekarzom. Myślę, że zarówno pani dyrektor szpitala, pani Dido jest zadowolona. Tak samo ordynator, pani ordynator, pani Wąsik też zadowolona jest z tego, że jest, jest taka grupa osób, które chcą pomagać. A to, że oni pomagają, to uczą się przy okazji y, i empatii, i odnoszenia się do drugiego człowieka i myślę, że w przyszłości będą to osoby, które właśnie w ramach akcji takich wolontariackich będą brali y, nie tylko sam udział, ale będą również liderami niektórych takich sytuacji. Pomoc pomocą, sporo praktyk, ale jest też czas, żeby przygotować się do matury? Mówię tutaj szczególnie o uczniach technikum. No, uczniowie technikom bardzo ciężko pracują, mają wiele godzin. To już ostatnie dni już. pozostały. Tak, to prawda. Ostatni start, niewiele tego czasu zostało, ale zarówno i uczniowie, jak i nauczyciele starają się jak najlepiej przygotować młodzież, a młodzież siedzi, się przygotowuje do matury, wiedząc, co ich oczywiście czeka. I oni wiedzą też doskonale, co chcą robić w przyszłości. Czy studiować, czy pracować, czy założyć własną może firmę, czy pomagać też rodzicom.

Ale y, pat, patrząc na to, no, w tym właściwie no, w ostatnim czasie jest troszkę inna nawet sytuacja, ponieważ kwalifikacje w zawodzie uczniowie zdawali w styczniu, a teraz mają tylko i wyłącznie przedmioty ogólnokształcące, e, które przygotowują ich do zdania do matury. Więc naprawdę sześć czy osiem matematyk w tygodniu, e, czy języków polskich da radę chyba przygotować i są w stanie nauczyć się wszystkiego. Bo to już niewiele. Ponad 70 dni pozostało to. Tak na koniec zapy zapytam panią dyrektor, jak pani wspomina swoją maturę. Moja matura, no. Wiadomo, wyglądała całkiem inaczej. Siedzieliśmy 5 godzin na sali gimnastycznej i musieliśmy pisać, pocić się. Było, na, było to inaczej. Faktycznie. Język polski zaczynał się od 8 rano, kończył się o 13. Samo wyjście, to człowiek był bardzo zestresowany, czy też może wyjść do toalety, czy czasami chciało się czegoś napić. A tutaj oczywiście trzeba było wyjść z nauczycielem. Całkiem inna sytuacja, wiedzy ogrom też trzeba było mieć. No tak jak dzisiaj, wydaje mi się, że i podstawy programowe było, były dużo szersze. Samo rozwiązywanie zadań z matematyki nie polegało na rozwiązywaniu i szczelaniu, czasami nawet w teście odpowiedzi ABCD, niestety pięć zadań od początku do końca, które trzeba było rozwiązać, odpowiedzieć jeszcze na wszystkie podpunkty. Myślę, że z perspektywy czasu, Pewnie wtedy każdy źle się czuł, każdy był zestresowany, ale z perspektywy czasu patrzę na to inaczej. Myślę, że faktycznie trzeba było uruchomić wszystkie szare komórki, żeby zdać też tą maturę. A czego pani teraz życzy swoim uczniom w tych ostatnich dniach przygotowania do matury? Oczywiście, moi drodzy uczniowie, życzę wszystkim, żebyście zdali świetnie maturę. Byli... Mimo praktyk i te... tej Oczywiście, ciężkiej pracy. Oczywiście, mimo ciężkiej pracy, żebyście się nie zdenerwowali, nie Zestresowali na maturze, e, zarówno napisali świetnie część pisemną, jak i odpowiedzieli wspaniale na części ustnej. No przyłączamy się do tych życzeń. Pani Wioletta Szczepkowska, dyrektor zespołu Szkół Budowanych imienia Jana Pawła II w Opolu, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Poglądy i osądy.